Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak katolik powinien praktycznie zachować się w obliczu straszliwego kryzysu liturgicznego. Zapraszam. Kwestia reformy liturgicznej to rzecz, która dotyka samego serca Kościoła i która naprawdę dotyka serc wszystkich dobrych, wiernych, w ten czy w inny sposób. Mówimy tu o rzeczy naprawdę tragicznej. Zachęcam najpierw do tego, żeby zapoznać się z moimi materiałami o reformie mszy świętej, nowa msza, herezja modernizmu, czy nowa msza to największa katastrofa w historii Kościoła. Reforma liturgiczna, rozwój czy dewastacja. Jak najbardziej polecam te materiały, one wszystkie będą podlinkowane. Myślę, że zrobię też taką playlistę a propos nowej liturgii. Zachęcam do zapoznawania się z nimi. Natomiast ci, którzy się już z nimi zapoznali, wiedzą, że Bractwo mówi, że nowy rytm stanowi zagrożenie dla wiary. Jest wybrakowany, nie przekazuje podstawowych, fundamentalnych prawd wiary, czy w sposób zadowalający nie pokazuje tej wiary, wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wiary w ofiarny charakter mszy świętej, wiary w sakramentalne kapłaństwo i wiele, wiele innych. Więc są tutaj ważne, fundamentalne braki, które sprawiają, że w perspektywie pokoleń społeczeństwa katolickie tracą wiarę. Widzimy to na Zachodzie bardzo wyraźnie. Gwałtowna reforma liturgiczna i dzisiaj katolicy, nieliczni katolicy na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, nie mają wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci miały wiarę w rzeczywistą obecność, to nie wolno ich karmić nową mszą. To brzmi drastycznie i oczywiście to jest straszne. Mówimy tutaj o rzeczach naprawdę strasznych, tak? Mówimy o reformie liturgii, która przynosi straszne owoce, która dewastuje wiarę katolików, ale niestety moim obowiązkiem jest również o takich rzeczach mówić, bo moim obowiązkiem jest ostrzegać przed zagrożeniami. Uważam, że nowa msza, ten ryt jest zagrożeniem dla wiary. Człowiek, który już ma uformowaną wiarę i chodzi na nową mszę z silnymi przekonaniami, wierząc w rzeczywistą obecność i tak dalej, jego wiara być może tak bardzo na tym nie ucierpi. Natomiast długofalowo, w kontekście całego Kościoła, wiara Kościoła cierpi straszliwie. I Bractwo Świętego Pisa X mówi, skoro tak jest, skoro w kontekście całego Kościoła nowa msza niszczy wiarę w Kościele, to my, naszym obowiązkiem jest w żaden sposób się pod nią nie podpisywać, w żaden sposób nie brać w niej udziału. No i to stwarza oczywiście ogromny problem. No bo co dalej? Teraz w moim mieście nie mam mszy trydenckiej. Co ja mam teraz robić? Jak mam się nie podpisać pod nową mszę? Przecież muszę gdzieś iść do kościoła. Faktycznie, to jest wielki problem. Ale osoba, która zbadała temat, widzi, faktycznie, nowa msza niszczy naszą wiarę. Faktycznie ja nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Co taka osoba powinna zrobić? Ano, przede wszystkim zorientować się, gdzie można uczestniczyć we mszy świętej trydenckiej. Rozejrzeć, zbadać, sprawdzić, poszukać. Znam mnóstwo osób, które dojeżdżają godzinę, ponad godzinę, dwie godziny na mszę świętą trydencką, bo nie chcą brać nie chcą mieć nic wspólnego z tym rytem, który niszczy Kościół. Nie chcą swoją obecnością podpisać się pod tym rytem, który dewastuje wiarę katolików. I myślę, że tak trzeba postępować. Jeśli tylko możemy, starajmy się dotrzeć. Jeśli nie mamy możliwości, żeby dotrzeć co tydzień, starajmy się dotrzeć co drugi, raz na miesiąc. Tyle, ile jesteśmy w stanie. Próbujmy uczestniczyć tak bardzo, jak jesteśmy w stanie. Próbujmy walczyć o tą starą mszę. Jak najbardziej możemy prosić chociażby Bractwo Świętego Pisa X, żeby przyjechało do naszej miejscowości, żeby odprawiło mszę świętą. Bractwo w ten sposób działa. To znaczy, jeśli jest grupka ludzi, którzy chcą, żebyśmy odprawili mszę świętą w jakimś mieście, to zwykle przyjeżdża kapłan, odprawia tą mszę świętą, przyjeżdża, głosi jakiś wykład. Tam, gdzie jest zainteresowanie, tam próbujemy zaczynać w jakiś sposób działać. No dobrze, ale jest niedziela, a ja nie mogę uczestniczyć z jakiegoś powodu. Dojazd jest dla mnie niemożliwy, mam daleko i tak dalej. Nie mogę uczestniczyć we mszy świętej trydenckiej. Co wtedy mam zrobić? Oczywiście
samo prawo boskie zobowiązuje nas do tego, żeby Dzień Święty święcić. Natomiast w jaki sposób ma się to odbywać, jest już sprecyzowane przez prawo kościelne, jest to uczestnictwo we mszy świętej, powstrzymywanie się od prac niekoniecznych, prac zarobkowych. Co w takiej sytuacji zrobić? Tak jak wspomniałem, pierwszym, najważniejszym prawem w prawie kanonicznym jest zbawienie dusz. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz. To jest podstawa prawa kanonicznego. A więc wszystkie inne prawa są zależne od tego bardziej ogólnego prawa. I teraz, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy uczestniczyć tylko w mszy świętej, która jest sprawowana w rycie, który w kontekście całego Kościoła dewastuje wiarę. Czy Kościół będzie oczekiwał od nas? Tak? Czy jeśli zadamy teologiczne pytanie, czy Kościół może oczekiwać od wiernego, czy prawo kościelne może oczekiwać od wiernego uczestniczenia w wybrakowanym rycie, który niszczy wiarę wiernych? Nie. Kościół nie może tego oczekiwać. Kościół w takiej sytuacji bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwo. To znaczy zdrowy Kościół, tak, na urząd nauczycielski Kościoła, który nie jest opanowany przez modernizm, bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwa w rycie, który w mniejszym lub większym stopniu jest skażony modernizmem i który długofalowo niszczy wiarę Kościoła. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dlatego Bractwo Świętego Pysa X cały czas o tym mówi, że uwaga, ten ryt niszczy wiarę Kościoła. A więc czy należy uczestniczyć? Nie. W nowej mszy nie należy uczestniczyć. Czy wolno uczestniczyć? Nie. Człowiek, który już zrozumiał, że ten ryt niszczy wiarę Kościoła, że długofalowo prowadzi on do wiary protestanckiej, nie może nawet w niej uczestniczyć. To jakby w zasadzie powinno być wtedy dla tego człowieka oczywiste, że nie może się pod tym rytem podpisać. Jak więc wtedy Dzień Święty święcić? Tak samo jak się święci, gdy ten Dzień Święty, gdy wyjeżdża się gdzieś, gdzie w ogóle nie ma dostępu do liturgii. Co można zrobić? Należy oczywiście starać się ten dzień święty uświęcić. Jeśli jest Kościół, jak najbardziej pójść do Kościoła, odmówić różaniec, przeczytać teksty mszy świętej, starać się zjednoczyć z Panem Jezusem, z jakąś mszą świętą odprawioną gdzieś na świecie. Może nam pomóc do tego jakaś transmisja online, których teraz jest całkiem sporo. Pomóc do tego, żeby zjednoczyć się z tą liturgią, żeby wzbudzić sobie tą tęsknotę za Panem Jezusem, za liturgią Kościoła, za tym bijącym sercem Kościoła. Starajmy się zjednoczyć właśnie z tym bijącym sercem Kościoła, z ofiarą mszy świętej, przyjąć Pana Jezusa duchowo, poświęcić czas na modlitwę, na czytanie duchowe, na rozważanie, tak żeby naprawdę ten Dzień Święty poświęcić. Oczywiście, jeśli ma to wyglądać w ten sposób, że o, nowa msza, to nie idę i teraz się cały dzień lenię, oto jak najbardziej taki człowiek może zgrzeszyć przeciwko temu obowiązkowi niedzielnemu. Oczywiście, że to jest wtedy grzech. Jeśli ja traktuję to, że nie mam mszy trydenckiej jako wymówkę dla lenistwa, no to oczywiście, że będzie to grzech i to może być grzech ciężki, właśnie zaniedbanie obowiązku niedzielnego. Także nie wolno tego traktować jako zachęty do lenistwa. Wręcz przeciwnie, niech to wzbudzi w nas jeszcze większą chęć do tego, żeby raz szukać mszy świętej trydenckiej. Tej mszy świętej, która jest pełna wiary, tej mszy świętej, która formuje naszą wiarę. Szukać, starać się do niej dążyć, a jeśli nie możemy, to uczestniczyć w niej duchowo tak dobrze, jak potrafimy. Starać się z nią zjednoczyć. Modlić się tego dnia, poświęcić ten dzień naprawdę dla Pana Boga tak dobrze, jak potrafimy. Starać się wzbudzić tą tęsknotę za przenajświętszą ofiarą. W ten sposób naprawdę lepiej się przyczynimy do zbawienia dusz, do dobra Kościoła, do zbawienia naszej duszy, niż chodząc na nową mszę. Szczególnie w kontekście rodzin. Tak? Rodzina, która prowadzi dzieci na nową mszę długofalowo. Wiarę dzieci formuje, oczywiście ona tym bardziej. Formuje na sposób protestancki. Jeśli jeszcze tego, drogi widzu, nie dostrzegasz, nie rozumiesz, proszę, zapoznaj się z tymi materiałami, o których wcześniej wspomniałem. Są to po części długie materiały. Warto, jeśli ci zależy na mszy świętej, zależy ci na zbawieniu dusz, zbawieniu duszy twojej, twoich dzieci, kogokolwiek, to zapoznaj się z tymi materiałami, zobacz jak to jest, zobacz w jakiej strasznej sytuacji się znaleźliśmy. Faktycznie ta sytuacja jest straszna. Dla wielu ludzi to, co mówię, w jakiś sposób może być szokiem, ale moim obowiązkiem jest mówić po prostu jak jest.
mówić, co jest zagrożeniem dla naszej wiary. I nowa msza jest zagrożeniem dla naszej wiary. Dzieci, które będą w niej uczestniczyły, najprawdopodobniej nie będą miały wiary w rzeczywistą obecność. Bardzo silna katecheza może gdzieś tam próbować temu przeciwdziałać, ale liturgia to jest serce wiary. Jeśli to serce szwankuje, jeśli ten rytm cały czas pompuje samym sobą taką wiarę w taką doczesną, ziemską wiarę, bez myśli ofiarnej, bez silnej wiary w rzeczywistą obecność, to naprawdę trudno jest już później temu przeciwdziałać. A więc oczywiście to, co mówię, żeby nie uczestniczyć w nowej mszy, to nie jest zachęta do lenistwa, to nie jest zachęta do tego, żeby trzymać się z dala od sakramentów, wręcz przeciwnie. To jest zachęta do tego, żeby kochać mszę świętą, żeby kochać sakramenty i właśnie, żeby ta prawdziwa miłość skłoniła nas do tego, żeby w żaden sposób nie przyłożyć ręki do zniszczenia mszy świętej, do zniszczenia sakramentów, do zniszczenia wiary Kościoła. I naszym zaangażowaniem, naszą walką o mszę świętą, naszym oddaniem wtedy, kiedy nie możemy w niej bezpośrednio uczestniczyć, jakby jeszcze większym zapałem, który nas skłoni do tego, żeby poświęcić więcej czasu na modlitwę, żeby starać się zjednoczyć z tą ofiarą, żeby właśnie więcej jeszcze dać Panu Bogu, więcej czasu przynajmniej dać Panu Bogu w ten Dzień Święty, kiedy nie możemy uczestniczyć w tradycyjnej mszy świętej, po to, żeby pokazać, że to nie lenistwo mnie skłania do tego, żeby nie iść na nową mszę, tylko właśnie miłość. Miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość do Kościoła, gorliwość o zbawienie dusz, które są zagrożone. Są zagrożone przez protestancką czy protestantyzującą wiarę, która niestety jest przekazywana przez nowy rytm jako taki w swojej, powiedzmy, w podstawie prawnej, w tym, jak został skonstruowany. Oczywiście, to nie jest zupełnie atak na poszczególnych księży, czy poszczególnych wiernych, którzy chodzą, zawsze się co do tego zarzekam. To jest atak na tych, którzy ten rytm stworzyli. Oni stworzyli rytm protestantyzujący, stworzyli rytm, który niszczy wiarę i to trzeba mówić. Nie atakując tych dobrych ludzi, którzy chodzą na nową mszę, bo po prostu nie wiedzą, co zrobić, bo są posłuszni, bo nie dostrzegli, jakie to ma konsekwencje, ale po prostu są rozdarci albo no właśnie, po prostu wychodzą z założenia, że Kościołowi należy wierzyć. To są wszystko słuszne założenia, ale jesteśmy w takich czasach, w których nie wystarczy to ogólne założenie, że Kościoła, hierarchii Kościoła należy słuchać. Jesteśmy w takich czasach, w których niestety trzeba ze zdumieniem stwierdzić, że magisterium Kościoła mówi coś innego teraz, niż mówiło przez ostatnie 1900 lat. Że ta wiara, którą dzisiaj nam się przedstawia w kazaniach i katechizmach, to nie jest ta sama wiara, którą przekazywano nam przed Soborem Watykańskim II. Że ten rytm mszy świętej nie formuje w tej samej wierze, w której formował rytm stary, tylko formuje nasze dusze, dusze naszych dzieci w wierze protestanckiej lub przynajmniej protestantyzującej i dlatego musimy powiedzieć stanowcze nie wobec tego rytu. Musimy tak jak potrafimy walczyć o mszę świętą, która będzie naprawdę przekazywała naszą świętą wiarę. Wiem, że to jest trudne, ale moim zadaniem jest pomagać na tej trudnej drodze tak dobrze, jak potrafię, a nie dawać, że wszystko jest w porządku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.